Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny wielki test mikrofonów od słuchawek. W poprzednim filmie widzieliście 7 topowych headsetów w różnych kategoriach cenowych od kilkudziesięciu złotych do kilkuset. Podobnie będzie też w tym filmie, najtańsze słuchawki będą kosztowały około 200 zł, a najdroższe ponad 800. Nie warto jednak sugerować się ceną, ponieważ jakość mikrofonu bywa zupełnie różna. Czasami w słuchawkach drogich jest on słaby, a w słuchawkach tanich jest o wiele lepszy. Zresztą przekonacie się sami oglądając ten test. Jeśli nie pamiętacie poprzedniego wielkiego testu mikrofonów, to u góry jest adnotacja, możecie w każdej chwili sobie to obejrzeć jeszcze raz. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, na początek najtańszy headset, czyli SteelSeries Siberia Raw Prism. Słuchawki do kupienia za jakieś 200 zł, posiadające mikrofon wbudowany w lewą muszlę. Jest on wysuwany do ust, dlatego jest oddalony od ust naprawdę daleko. Słuchawki podłączane są na USB, więc mają swój własny układ dźwiękowy. Pomimo odległości tego mikrofonu od moich ust, myślę, że dźwięk jest naprawdę mocny i dość wyraźny. Głośność mikrofonu, czułość mikrofonu w tej chwili ustawiona jest na maksimum. Jeśli chodzi o same słuchawki SteelSeries Siberia Raw Prism, w testach wypadły naprawdę dobrze, ode mnie zostały nawet rekomendacje. Jest to headset lekki, wygodny i dobrze grający. Słuchawki, które w tej chwili widzicie i słyszycie mikrofon, to TT Esports by Telematic Kronos. Słuchawki dostępne za plus minus 280 zł. Podłączane przez mini jacki, jednak mające też wtyk USB, właśnie po to, żeby zasilić podświetlenie tych słuchawek. Słuchawki dość lekkie, naprawdę wygodne i fajnie wykonane. No a jak nagrywa mikrofon, możecie posłuchać w tej chwili. Jeśli chodzi o słuchawki od TT Esports by Telematic, zdecydowanie jeden z moich ulubionych modeli. Naprawdę fajny sprzęt. A oto, moi drodzy, słuchawki Gamdiast Eros V2, czyli duży konkurent chociażby dla SteelSeries Siberii V2. Przez to, że słuchawki mają podobną konstrukcję, chodzi o zawieszenie pałąka, są naprawdę wygodne, kosztują plus minus 300 zł, tak więc mniej więcej cena też Siberii V2 oraz posiadają duży atut, dwie możliwości podłączenia. Podłączyć możemy je albo przez 4-pinowego mini jacka 3,5 mm bezpośrednio do karty dźwiękowej bądź jakiegoś wzmacniacza DAC-a i wtedy bezpośrednio uzyskujemy z naszego komputera dźwięk, ale możemy też wykorzystać dołączoną kartę dźwiękową na USB, która jest jednocześnie pilotem do tych słuchawek i daje nam dostęp do oprogramowania i efektów specjalnych, chociażby zmiany głosu przy nagrywaniu mikrofonu oraz do dźwięku wirtualnego 7.1. Sprzęt naprawdę ciekawy, ponieważ w testach wypadł naprawdę fajnie. A oto, moi drodzy, prawdopodobnie najwygodniejsze słuchawki na rynku, czyli SteelSeries Siberia V3, tym razem w wersji Prism. Oznacza to, że te słuchawki mają podłączenie poprzez wtyk USB, czyli posiadają własny układ dźwiękowy. Układ jest naprawdę dobry i słuchawki zapewniają naprawdę świetny dźwięk. Natomiast same słuchawki wykonane są bardzo dobrze, grają świetnie. No i jak powiedziałem na początku, są niezwykle wygodne. Pomimo 300 gram wagi na głowie leżą po prostu idealnie i nawet po kilku godzinach grania nie odczuwamy żadnego dyskomfortu. Tak więc najwyższa jakość wykonania i dźwięku, ale to wszystko za cenę ponad 500 zł. A oto elitarne słuchawki SteelSeries Siberia Elite Prism, czyli nowa, ulepszona wersja słuchawek Elite. Jeśli chodzi o samą konstrukcję i komfort noszenia, to zmieniło się naprawdę niewiele. Jeśli chodzi o dźwięk, to jest naprawdę fajnie, podobnie jak było w przypadku Elite. Mikrofon podobno został poprawiony, ale szczerze mówiąc nie odczułem tego jakoś specjalnie. Jak się sprawdza, słyszycie w tej chwili. Dodam, że mamy włączoną redukcję hałasów z zewnątrz oraz wyrównywanie ścieżki, czyli takie programowe ulepszenia oferowane przez SteelSeries Engine 3. Słuchawki te kosztują w chwili obecnej jakieś 700 zł najtaniej. Co jest zaletą? To, że grają naprawdę fajnie, mają dźwięk Dolby ProLogic oraz Dolby Headphone i są dwie możliwości podłączenia, bezpośrednio poprzez mini jacki albo wykorzystując dostarczony w zestawie bardzo dobrej jakości układ dźwiękowy na USB, który daje nam właśnie dostęp do ulepszeń mikrofonu,
do dźwięku wirtualnego 7.1 Dolby oraz do podświetlenia tych słuchawek. Słuchawki wykonane z najwyższej jakości materiałów, bardzo wygodne, przy okazji też masywne. Oto, moi drodzy, niesamowite słuchawki Asus Strix 7.1. Niesamowite dlaczego? Z kilku powodów. Ponieważ jest to headset naprawdę masywny, ogromny. Jak widzicie, słuchawki zajmują praktycznie całą głowę. Słuchawki posiadają system 7.1, ale uwaga, nie wirtualny, tylko faktycznie posiadają kilkanaście małych głośniczków, które nam ten dźwięk 7.1 przekazują. Dodatkowo w komplecie jest świetna baza, przy pomocy której możemy zarządzać wszelkimi funkcjami, mikrofonem, regulacją głośności i trybami do gier. Czyli wszystko naprawdę super, fajnie. Słuchawki swoje ważą, ponieważ jest to ponad 400 gram. Ceny w tej chwili Wam jeszcze nie podaję, ponieważ sam jej nie znam. Ceny szukajcie w recenzji. Natomiast jak nagrywa mikrofon tych słuchawek, możecie w tej chwili usłyszeć. No i moi drodzy, to by było na tyle. Mieliście okazję posłuchać 6 mikrofonów od topowych headsetów. Jak sami słyszeliście, jakość tych nagrań była bardzo różna, ale myślę, że dzięki temu filmowi możecie łatwo wybrać swojego faworyta, jeśli poszukujecie słuchawek z naprawdę dobrym mikrofonem. Tak więc, jeśli ten film Wam się spodobał i przydał, zasubskrybujcie kanał i polećcie go znajomym. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!